Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku i zapraszam na kolejną pobudkę poranną, która tym razem zapisana jest w liście do Galacjan, jednym z piękniejszych listów Pawła. I tam będziemy czytali z 5 rozdziału wersety od 16 do 23. Mówią więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są w sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Powiem wam szczerze, że to jest niesamowity fragment. Głównym naszym tekstem dzisiaj jest werset 16. Natomiast chciałem go rozszerzyć o te pozostałe, dlatego że tam jest bezpośrednie wyjaśnienie ze Słowa Bożego, co to znaczy postępować według ducha, a nie według ciała. Więc postępowanie według ciała, według tego, co apostoł Paweł tutaj wyjaśnia pod natchnieniem Ducha Świętego, jest to postępowanie w zgodzie z naszymi żądzami, z naszymi nawykami, z naszymi pragnieniami, z naszymi słabościami. To jest postępowanie według ciała i to przyczynia się do pobłażania żądzy cielesnej, którą należy w tym przypadku rozumieć nie jako żądzę seksualną, bo to od razu się kojarzy, prawda, że będziecie pobłażać żądzy cielesnej, ale chodzi po prostu o zaspokajanie swoich niskich instynktów, po prostu takich egoistycznych. Skupianie się na swoich pragnieniach, na swoich jakichś planach, ambicjach. I żeby być właściwie zrozumianym, chcę od razu tutaj podkreślić. Dobrze jest mieć ambicje, dobrze jest mieć plany, dobrze jest mieć pragnienia. Nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli to przysłania nam Boga i Jego prawdę, hamuje nasz rozwój duchowy, jest to naszym wrogiem, można powiedzieć. Natomiast postępowanie według ducha polega na upodabnianiu się do Chrystusa, bo owoc ducha to są cechy charakteru Chrystusa, z których pierwszą jest miłość, która jest rdzeniem wszystkiego. Jeżeli prawdziwie się kocha, to człowiek będzie i radosny, i będzie miał pokój, i te wszystkie inne cechy, o których czytaliśmy. Więc co tak naprawdę werset 16 mówi, gdyby go tak sparafrazować? Mówią więc, stańcie się takimi, jakimi jest Chrystus w swoim charakterze, a nie będziecie mieli problemu z uleganiem grzechowi. Dlatego, że Chrystus, pomimo tego, że tak jak list do Hebrajczyków mówi 4 rozdział, był doświadczony we wszystkim podobnie jak my, nie zgrzeszył. Więc jeżeli posiadamy cechy charakteru Chrystusowego, które są nazwane owocem, a owoc ma to do siebie, że nie działa to w taki sposób, że wrzucę ziarenko do ziemi i w 5 sekund wyrośnie mi dojrzała grusza czy jabłoń, tak? Rozwija się stopniowo, dochodzi do tej swojej, nazwijmy to, doskonałości, do pełni formy, tak? Poszczególne elementy stopniowo muszą się rozwijać, zanim uzyskamy pełny owoc. To wymaga czasu. Więc postępowanie według ducha, dojrzewanie do tej pełni Chrystusowej, przypominanie Go w charakterze, to jest proces. Częstokroć jest to proces całego życia. Ale to jest coś, do czego mamy dążyć, czego mamy pragnąć, o co mamy się modlić.
i co jest możliwe tylko wtedy, jeżeli szczerze otworzymy swoje serce na przyjęcie Ducha Świętego. Bo tak jak tutaj jest powiedziane, miłość, radość, pokój i tak dalej to jest owoc Ducha. Więc bez Ducha Bożego nie jest możliwe upodobnić się do Chrystusa. Więc to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez ten tekst dzisiaj, przyjmij mojego Ducha, abyś mógł stać się taki jak mój Syn, Chrystus. A wtedy ja dopomogę Ci w przezwyciężeniu wad Twojego charakteru, w przezwyciężeniu Twoich problemów osobistych, w przezwyciężeniu Twoich nawyków, złych skłonności, niewłaściwych pragnień, lubieżnych zachowań. Ja to wszystko zabiorę. Bo gdy mój Syn przez Ducha Bożego będzie w Tobie, to będziesz postępować tak jak On, a On nie miał problemu z takimi rzeczami, chociaż był na tym gruncie kuszony. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Czy to nie jest fantastyczny Bóg, który pokazuje cały czas, że jest zainteresowany naszym życiem i naszym dobrobytem w szerokim rozumieniu tego słowa? To jest niesamowite. Dlatego chciałbym zachęcić Ciebie dzisiaj, abyś otworzył swoje serce dla Niego, abyś zaufał Chrystusowi, abyś pozwolił Mu się prowadzić według swojej woli. Nawet jeżeli ta ścieżka może być stroma, nawet jeżeli może być Ci trudno, to warto jest to uczynić. Bo masz pewnego przewodnika, który bezpiecznie doprowadzi Cię do miejsca Twojego przeznaczenia. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że kochasz nas i akceptujesz takimi, jakimi jesteśmy. Tak jak mówiliśmy też wczoraj o tym. Ale ta pobudka dzisiejsza dodaje kolejną myśl. Że chociaż nas akceptujesz i tolerujesz takimi, jakimi jesteśmy, to nie jest równoznaczne z tym, że przymykasz oko na nasze grzechy, wady, słabości, które mamy, ale pomagasz rozwijać rzeczy, które są dobre i pozbywać się rzeczy i cechy, które są złe. Chcemy bardzo prosić Ciebie, Panie, o to, abyśmy potrafili Ci się w pełni poddać w tym procesie. Abyś ten owoc Ducha i tą skłonność postępowania według Ducha, by nie pobłażać żądzy cielesnej, żebyś kształtował w nas konsekwentnie, stopniowo, cierpliwie, każdego dnia. I aby efekty tego działania były widoczne dla nas samych i dla wszystkich dookoła, zwłaszcza tych, którzy nas znają. Aby to było na świadectwo dla wierzących i dla niewierzących. Co Ty potrafisz uczynić z życiem człowieka, który Ci się poddał, który Ci zaufał? Modlimy się o napełnienie Duchem Świętym, o Jego prowadzenie, o prawdziwe odrodzenie, nawrócenie, o to, abyś w niepodzielny sposób stał się Panem naszego życia, naszym mistrzem, naszym pasterzem, naszym obrońcą, naszym królem, abyś był naszą tarczą, warownym grodem, abyś był tym, na którym zawsze będziemy potrafili polegać, bez względu na wszystko. Sami w zmaganiu z cielesnością naszą jesteśmy bezsilni. Ale Ty przez swego Ducha możesz dać nam siłę. Możesz przeobrazić nas na podobieństwo Chrystusa. I o to modlimy się z całego serca, właśnie w Jego imieniu. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za kolejne rozważanie Słowa Bożego, które mogliśmy przeprowadzić wspólnie. I chociaż dzieli nas ekran smartfona, telewizora, komputera, to jednak wierzę, że wszyscy czujemy z sobą taką duchową łączność. I chwała Bogu za to, że dzisiaj są takie możliwości, że nawet jeżeli znajdujemy się w innym mieście,
czy w innym domu, czy w innym kraju, Pan Bóg daje nam możliwość łączenia się z sobą, karmienia się Jego Słowem i budowania relacji z Nim i z sobą nawzajem. Dziękujemy za Wasze wsparcie, czy to finansowe, czy za zachętę w mailach, w komentarzach, za Wasze lajki, które też pokazują właśnie, że doceniacie naszą służbę i że idziemy w dobrym kierunku w tym zakresie. I chciałbym prosić, żebyście nie przestawali nas wspierać w taki sposób, więc również i pod tym filmem niech znajdą się Wasze lajki, komentarze. Pamiętajcie też o subskrypcjach naszego kanału Adwentyści Gdańsk, o rozreklamowaniu go też wśród Waszej rodziny, znajomych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.